And still, Mateusz Gamrot, lata mijają, rywale się zmieniają, a ty zawsze po walkach słyszysz ten sam komunikat. Tak, tak, jestem bardzo zadowolony, bardzo dziękuję mojemu teamowi, wszystkim moim kibicom, którzy przyjeżdżają, jest ich coraz więcej. Słyszę ich doping, lecz niestety tą walką nie jestem zadowolony. W tym pojedynku czułem się najsłabiej, tak jakby ze swoich dyspozycji w tygodniu poprzedzającym walkę. Miałem myśli, żeby się wycofać, bo nie czułem tego, że to co zawsze, żeby wyjść, ale nie mogłem zawieść swojej drużyny, swojej rodziny. Nikomu nie mówiłem o tym, ale generalnie cieszę się, że wygrałem, ale nie jestem zadowolony ze swojej dyspozycji dzisiaj. A czym się zaskoczył cię Marian Ziółkowski? Bo sporo osób mówiło, że to będzie trudniejszy test niż Szamil Musajew i chyba patrząc na te 5 rund trochę tak było. Generalnie miał bardzo szybki lewy prosty, który mnie bardzo często w sumie trafiał. No i w sumie tylko tym generalnie, bo dobrze w sumie rozpracowałem, tak jakby Mariana, wiedziałem, że rzuca przednie proste, będzie bronił te obalenia, pod koniec rundy chciał bić kolana. Marian zaprezentował się świetnie, oczywiście mu nic nie umniejszam, ale tak jak, nie wiem, było widać po mnie, ja ze siebie nie jestem zadowolony, wyciągnę bardzo dużo wniosków. Tak, po pierwszej walce z Normanem wyciągnąłem mnóstwo, tak to jest kolejna walka, po której muszę wyciągnąć mnóstwo wniosków. To skoro chcesz wyciągać wnioski, skoro ta walka nie była taka przekonująca dla ciebie, to co, jeszcze jedno starcie, żeby zamknąć tę kategorię lekką, żeby pożegnać się z kibicami po swojemu? Nie no, zrobiłem już 14 walk chyba w kategorii lekkiej. Udowodniłem już wszystkim i sobie, i kibicom, i tym zawodnikom w kategorii, że jestem ponad nich. Generalnie chciałbym zwolnić swoje miejsce na rzecz Borysa Mańkowskiego albo Łukasza Rajskiego. To są moi zawodnicy z mojego klubu, którzy zasługują na ten pas. Wydaje mi się, że mój czas już tutaj minął i chciałbym ustąpić miejsca właśnie moim kolegom z klubu. Ja myślę, że fani KSW i szefowie KSW zrobią wszystko, żeby zatrzymać cię tutaj w tej klatce, ale jeśli rzeczywiście to był twój ostatni pojedynek, to dziękujemy za te 15 walk, za te 4 obrony pasa, za te wszystkie minuty i sekundy, które oglądaliśmy tutaj ciebie w tej klatce. Ja również bardzo dziękuję, no były to niesamowite lata spędzone tutaj, bardzo mnóstwo się nauczyłem, poznałem nowych ludzi, wspaniałych ludzi. Przelałem potu, hektolity potu krwi, potu łez, wszystkiego. Nie wiem co mam powiedzieć, wydaje mi się, że historia jeszcze się nie zakończyła, tak żebym mógł się żegnać ze wszystkimi. Przyjdzie na to czas, to na pewno wyleję wszystkie swoje słowa wedle uznania tutaj dla wszystkich. Ja myślę, że drzwi tej klatki są cały czas dla ciebie otwarte, a ci panowie tam, którzy czekają, już mają dla ciebie nowy kontrakt, ale jaka będzie twoja wola, tak się stanie. Szanowni państwo, nie boję się tego powiedzieć, legenda KSW już w tym momencie, Mateusz Gamrot. SW55 live only on pay-per-view.